Witamy wszystkich bardzo serdecznie, 125 bodaj, nie jestem tego pewien nadal, ale chyba 125 odcinek GNM Plus i razem ze mną jest... Krystian Szalas. No mógłbyś się w końcu nauczyć i który to odcinek, wiem, że to już duże cyferki. No 75 więcej tak, niż ma GNM Charts, tak, tylko że tam niby istnieje, a tak naprawdę ale nie istnieje. Z Chartsem jest tak, że wiesz, tam sobie dolicz jakościową przebitkę razy 3, czyli wychodzi 150 wtedy. Jakość i jeszcze z Marcinem to nagrywasz. Powiedzieć. Jeżeli ktoś by chciał się dopytywać o Chartsa, to ja żyję, Charts teoretycznie też żyje, tylko takiej próżni, takie trochę limbo w tym momencie, ale to nie oznacza, że na przykład w przeciągu półtora tygodnia nie pojawi się nowy odcinek. Ja mam ale... pomysł, tak, poczekać 10 lat i taki jak Secret Service, nie? Dobry pomysł. I wtedy... Co tydzień? 200 tysięcy co dwa tygodnie, 100 tysięcy co trzy tygodnie. A jakby będzie milion, to codziennie. No. Spoko. To jest dobry pomysł w takim razie. Poczekacie jeszcze na nowego Chartsa jakieś 10 lat, a tak na serio na 100% krócej, tylko jeszcze teraz nie wiadomo jak długo i z kim go będę nagrywać, szczerze mówiąc. Na pewno ja będę. Bo Krystian wybywa, jakbyście nie chcieli wiedzieć, z Lublina do Warszawy, tak, więc... ale to nie znaczy, że może wybywam z... cross-redakcyjny GNM Charts lub, bo wiesz, GNM znaczy... Plus jest cross-redakcyjnym podcastem, bo jest i Gramy na Maxa i Eurogamer. Niestety Eurogamer pracuje w tym momencie bardzo na Destiny, czyli z Denio, więc musiałem ciebie wziąć. No. No to zobaczymy w takim razie. Być może bardzo ciekawie się Charts rozwinie, ale teraz porozmawiajmy chyba pierwszy raz ja zadam to pytanie. Ta? Dobra, dawaj. W co ostatnio grałeś? W co ostatnio grałem? W co ja ostatnio grałem? W Metro Redux nadal gram, chyba wspominałem o tym już na ostatnim podcaście, 124 razem z Pawłem nagrywałem, więc nie będę się powtarzał. Grałem prócz tego w Stanley Parable, bardzo fajny, taki pierwotnie to był mod do Half-Life'a drugiego, ale później stał się grą, jeśli chodzi o narrację i w ogóle komizm tego, jak tam są przedstawione, nie wiem, no życie, ale też i gry. No coś niesamowitego, na pewno warto zagrać. Polecam ci, Krystian, żebyś sprawdził. No słyszałem bo o tej produkcji. Bardziej jakby... tam masz wiele wyborów i tak naprawdę za każdym razem gra się kończy inaczej. Ona jest krótka, no nie wiem ile trwa, z godzinę, półtorej, ale możesz na różne sposoby to wszystko skończyć. Brzmi ciekawie. I bardziej to jest takie... doświadczenie niż sama gra, jeśli o to chodzi. Prócz experience. Tego, czy w coś jeszcze grałem? A, i w SimCity 4, które recenzowaliśmy na audycji, tak, więc na pewno sprawdźcie tam, ale możemy pokrótce powiedzieć, że na pewno w tym momencie chyba nie jest warto zakupić SimCity 4, chyba że tak, macie za dużo pieniędzy. Mimo, że wciągają. I nie macie żadnych innych Simsów i w żadne inne Simsy nie graliście, więc to i... wtedy to faktycznie tak, ale tak to lepiej... złapać tak za trójkę na przykład. Wziąć trójkę ze wszystkimi dodatkami, może nawet taniej wyjdzie i wtedy sądzę, że tak, dużo lepiej. Ostatnio było bawić nawet za darmo przez pewien czas. Ja też w Simsy grałem czwórkę. Z jednej strony wciągały mnie bardzo, bo spędziłem przy nich kilkanaście godzin. Z drugiej strony jest to gra pełna wad. Na każdym kroku tak naprawdę napotykamy na jakiś błąd czy coś bardzo denerwującego, ale z drugiej strony cieszą momenty w stylu takim, że jestem sobie na własnym ślubie, panna młoda nagle znika, nie wiadomo w jaki sposób, ja podchodzę do jej siostry, flirtuję, ląduję w trakcie mojego ślubu z nią w łóżku. Tak wygląda właśnie Sims 4, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to posłuchajcie naszej taka recenzji. Taka zabawa już dla starszych graczy. Tak. W te aspekty. No tak, posłuchajcie audycji, posłuchajcie recenzji, która też na pewno u nas na YouTubie zagości, albo już zagościła, a my przejdziemy teraz do pierwszego tematu i będzie nim Batman Arkham Knight. Niestety wiele tutaj informacji dzisiaj nie jest jakby takich na dyskusję w sumie, bo niewiele się działo przez ten tydzień tak, żeby podyskutować, ale Batman doczekał się przesunięcia premiery. Kolejnego. Tak, miał zadebiutować bodaj 24 lutego, tego samego dnia, w którym miał debiutować, znaczy debiutuje Wiedźmin 3 Dziki Gon, ale Batman już nie zadebiutuje, zadebiutuje dopiero 2 czerwca na półkach sklepowych. No i pytanie, czy się cieszysz, czy nie? Ja powiem ci szczerze, że grałem na Gamescomie i dla mnie ta gra wyglądała już na tyle dopracowaną, na tyle dojrzałą, na tyle już zaawansowaną tych, no
jeśli chodzi o te wszystkie prace i tak dalej, to dla mnie to wyglądało... No tak, a tu jeszcze mieli ponad pół roku. W tym momencie na to, że oni, nie wiem, jakieś błędy... No według mnie tutaj tak nie dalej, doszukujmy się tego więcej, właśnie. Więcej nie dodadzą do tej gry. Przynajmniej tak to wyglądało, no bo już grałem na przykład tak. na PlayStation 4, a nie na jakimś PC-cie, który udaje, że jest konsolą. I właśnie ja miałem w głowie te twoje słowa, które słyszałem podczas Gamescomu, że ta gra już wygląda rewelacyjnie, a mieli jeszcze pół roku od tamtego momentu. Wydaje mi się, że jednak uciekają, bo z jednej strony Batman jest marką wyrobioną i wiele osób powie, że kto ma kupić, to kupi, ale z drugiej strony... wyrobionych marek. Z drugiej strony, znam osoby i to naprawdę wiele osób, które chcą zakupić trzy czy cztery produkcje w tym miesiącu, w lutym. No Dying Light, Wiedźmin. The Order 1886. The Order, Battlefield, coś tam jeszcze jest. Jest trochę tego. I no można to nazwać ucieczką, bo wydaje mi się, że zdążyliby do lutego, ale pewności oczywiście nigdy nie mamy. Jeżeli to by było tak, jakby to był luty taki standardowy, gdzie nie mamy gier i to taki bardziej sezon ogórkowy, no to byłbym nie zadowolony, ale z drugiej strony, czemu? Ja będę grał w Wiedźmina. Ale czemu aż do czerwca? Zawsze można przesunąć, nie wiem, na marzec, kwiecień, tam ale wiele widzisz, nie pojawia się to jest gier. Dobry okres, tak naprawdę, ten czerwiec, bo wtedy nie ukazuje się dużo tytułów i nie będzie konkurencji mocnej, więc sądzę, że dużo osób sięgnie za tego Batmana. Być może więcej niż sięgnęłoby go za niego w lutym. No dodatkowo tak na osłodzenie troszkę, jeżeli na przykład mieliście kupić tylko Batmana i jesteście bardzo zawiedzeni, no to podano skład edycji kolekcjonerskiej, która będzie bardzo, bardzo bogata, ponieważ znajdziemy w niej 80-stronicowy artbook, metalowe pudełko na grę, unikatowe skórki, komiks oraz figurkę Batmana. To jest jedna edycja kolekcjonerska, natomiast druga będzie niemalże identyczna, ale różnić się będzie wyłącznie figurką, którą nie będzie Batman, a Batmobil. Dodatkowo różnić się będzie również ceną, ponieważ pierwsza będzie kosztować 90 funtów na konsolę oraz 75 na pecety, no a druga, która wyjdzie tylko na konsolę, no to już jest wydatek 170 funtów i sądzę, że to już jest zaporowa cena jak za kolekcjonerkę. No mimo... ta pierwsza to już jest 450 zł, a tak, ta druga... Tak, a tu mamy no prawie jest... 1000 zł, czyli no. tyle, ile kosztuje mniej więcej. Znaczy nie, no PS3 za to kupimy sobie spokojnie. No, nice to grow. Dołożymy 4-5 stówek i mamy PS4, więc to jest trochę przesadzone, mimo iż ten Batmobil wygląda rewelacyjnie i on w ogóle jak Transformers się składa i tak dalej, jakieś bajery, no ale dawać 1000 zł za... No to dużo, jest dużo, ale sądzę, że znajdą się osoby, które zakupią to. No na pewno, znamy takiego jednego, Jakuba Karasia, który... On ma zamiar chyba kupić tą pierwszą wersję. Ja też tak nad nią myślę, bo brakuje mi figurki Batmana, a też lubię figurki i te cztery... Najpierw kup konsolę, wiesz. A, i tutaj z drugiej strony pojawia się plus, dlatego, że kupuję kolekcjonerkę Wiedźmina w lutym, więc drugiej kolekcjonerki bym nie kupił, a w czerwcu, tak. Dobra, to w takim razie jestem, teraz jak to po przeanalizowaniu... Tak, rozumiem i podoba mi się ta decyzja. Tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o przeniesieniu premiery Batmana, a my zaraz przejdziemy do następnego tematu związanego z Destiny. Destiny zadebiutowało 9 września, czyli dosłownie kilka dni temu. My już się powoli zagrywamy w Destiny, no ale 500 milionów okazało się, że gra zarobiła w ciągu 24 godzin. Nie no, to jest bajka. To po pierwsze, co na wstępie trzeba zaznaczyć, to, że Destiny jest całkowicie nową marką. To nie jest GTA, która już jest od wielu, wielu lat wyrobioną marką, debiutuje i oczywiście sprzedaje się w milionach, tylko całkowicie nowy tytuł, który jest mocno zahajpowany we wszystko. Cały marketing, stworzenie gry, to wszystko kosztowało właśnie Activision 500 milionów, więc to była najdroższa gra w historii. No i w jeden dzień się w sumie zwróciła. Tak. Plus jest taki, bo mówiłeś o tym, że była bardzo hajpowana. Na przykład Andrew Ryan, który teraz odwiedził Polskę niedawno, mówił w wywiadach, że dla nich Destiny to jest tak, oni traktują to w firmie tak, jakby to był ekskluzyw. Jakby nie pojawiał się na innych konsolach i oni mają w ogóle umowę taką z Activision, że jak się reklamuje Destiny, to tylko na PlayStation 4 i PlayStation 3, na marki PlayStation. To dla odbiorcy takiego w sklepie, to no to... Nie no, może w sklepie nie, ale przed telewizorem to wygląda, jakby była to tylko gra na PlayStation. Szczególnie dla tych mniej zorientowanych. To zobaczy
na Xboxa, Destiny, coś dziwnego. Tak, rzeczywiście to jest ciekawe, no ale Destiny tutaj wyrasta powoli nam na taką markę, która, no ja w tym momencie już jestem przekonany, że przez najbliższe 10 lat będzie co roku albo co 2 lata bardziej prawdopodobne, chociaż w tym momencie jak mają już silniki wszystko inne zrobione, może i nawet co roku, kolejna część będzie się pokazywać i to będzie drugie Halo. To już w tym momencie widać, to jak w tym momencie zadebiutowało 500 milionów dolarów w jeden dzień, a to będzie rosnąć i rosnąć, no to wyrosną po prostu oni na mega, mega giganta, jeżeli chodzi o nową markę i markę, która będzie się sprzedawała, Activision będzie się cieszyć, Bobby Kotick będzie miał za co jeść. No zobaczymy. U nas gra już jest, można tak powiedzieć, zmierza do nas, więc recenzja... Ja połowę, jeszcze też zaznaczę na sam koniec, że jak włączam sobie Facebooka, to połowa mojej ściany jest w albo w screenach z Destiny, albo w filmikach z Destiny, albo opiniach z Destiny. No, dzieje się, jeżeli nie chodzi wiem, o zobaczymy, grę. Bo to jest gra online, więc na pewno troszkę więcej potrzebuje uwagi, więc no tak, może 10 za 2 tygodnie. Tak, 10 godzin jest kampania, ale... To jest akurat mało bardzo. 10-14 godzin słyszałem, no to jest porażka troszeczkę jak na grę online. No to jest mało, ale tam wiesz, dochodzi jednak masa różnych tak kontentu związanego z tą grą, jak te rajdy chociażby, więc to nie będzie gra na 10 godzin oczywiście, no ale my to przetestujemy i w recenzji. No wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim, co sądzicie o Destiny, czy graliście, jakie są wasze wrażenia, a my zaraz przejdziemy do tematu związanego z premierą Xbox One. Xbox One zadebiutował w Polsce, ale nie tylko, między innymi w Japonii. No i szczerze mówiąc, nie można powiedzieć wiele dobrego o tej pierwszej sprzedaży, bo jeżeli... Ja pamiętam, że wstałem rano, jakoś tak rano, 9:00, i pamiętam, ktoś stawił zdjęcie kolejek ludzi czekających na premierę Xboxa One w Japonii i... Ta kolejka wyglądała tak, że nie było w niej ludzi. Tylko... Właśnie, były tylko takie stędy i taka linia i takie zamknięcie. Ale później okazało się, że jednak ludzie się pojawili i tam jakaś kolejeczka się utworzyła. No ale ile się sprzedało? 23 500 sztuk Xbox One w Japonii. To jest bardzo mało. Mało, to... w porównaniu nawet do Xboxa 360, który sprzedał się w ponad 60 tysiącach egzemplarzy pierwszego dnia w 2005 roku. No tak, tylko że też warto... Xbox to już w ogóle 123 tysiące kopii było, więc naprawdę wtedy to była premiera w porównaniu na przykład do tych teraz konsol, które są konkurencyjne. No ale zauważ, że to Xbox PlayStation One... 4 320 tysięcy pierwszego dnia, a Wii U 308 tysięcy. Tak, i oczywiście można mówić, że Japonia to nie kraj dla Xboxa One, ale z drugiej strony przytoczyłeś te wcześniejsze cyferki. Z drugiej strony kolejnej pojawia się aspekt tego, że PS4, Xbox One w innych krajach, jak zadebiutowały rok temu, zanotowały najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o sprzęt w porównaniu do Xboxa 360 i pierwszego Xboxa, także PS2, PS3, więc tutaj jest naprawdę dosyć duża wtopa. Również polski oddział Microsoftu nie chwali się cyferkami. Ale chwalił się, że zaliczyli bardzo dobry debiut. Tak to nazwijmy. No i ładnie ktoś to... była bardzo taka... Dokładnie. PR-owa. PR-owa i ładnie ktoś to podkreślił, że Xbox One sprzedał się o 100% lepiej niż w sierpniu w Polsce. Dlatego, że wcześniej go po prostu nie było, więc no jeżeli chodzi o tego Xboxa One, ciężko mu będzie dogonić PlayStation 4. Według mnie. No tak, ale... Tym bardziej, że w Wielkiej Brytanii też się wczoraj dowiedzieliśmy, 1 000 000 sprzedanych PS4 już. No tak, mówią, że Japonia to porażka, bo 23 tysiące, ale podejrzewam, że w Polsce to jest jakieś 5 tysięcy. Ja sądzę, że mniej. Ja obstawiam... Nasze informacje, jeśli chodzi o moich kolegów, którzy pracują w sklepach i ludzi, którzy się pytali, na przykład w sklepach pracowników, jak to się sprzedaje, no to słyszałem, że tak, 17 sztuk jednego dnia PlayStation 4, jedna Xbox One. Jednego z naszych kolegów z Poligami, Paweł Winiarski, się pytał jakiegoś pracownika w Saturnie albo w Media Markt i się spytał, jak się sprzedaje Xbox One, a on mówi,
bardzo dzisiaj dużo poszło PlayStation 4 z Destiny, więc... Fajna odpowiedź. Świadczy o jednym tak co naprawdę. Co słychać u Juska? No u Jana dobrze, bardzo, bardzo dobrze. No, z tym Xboxem One zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja w tych wszystkich nowych krajach, ale ja szczerze mówiąc... Ja bym troszeczkę poczekał jednak na... Dokładne dane. Grudzień, bo na przykład PlayStation 4 debiutowało już w tym okresie, gdzie kupowało się prezenty na Mikołaja, a później gwiazdka. I wydaje mi się, że jak Microsoft ładnie zagra na koniec roku, to może troszeczkę odrobić. Chociaż w Polsce PlayStation 4 sprzedało się już praktycznie w 100 tysiącach egzemplarzy, więc to jest niesamowita liczba. Po kilku latach dopiero tyle miało PlayStation 3. No widać, że nasz rynek rośnie w siłę. Xbox, Microsoft według mnie popełnił duży błąd, że ich nowa konsola nie zadubilowała w naszym kraju od razu. Tak samo jak w kilku innych. Oczywiście są pomniejsze kraje, w których ta sprzedaż będzie słabsza, ale sądzę, że Polska co prawda może do pierwszej ligi jeszcze sprzedażowej nie należy, ale też to już można troszeczkę nazwać takim zapleczem ekstraklasy i to się będzie jeszcze bardziej rozwijać. Zobaczymy. No nic, wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie, czy kupiliście na premierę Xbox One, a my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu związanego z This War of Mine, polska gra od 11-Bit Studios. W sieci pojawiło się kilka fajnych materiałów z This War of Mine, między innymi zaprezentował je Polygon, a także na takim nowym polskim serwisie do streamowania Game Life, coś tam dokładnie nie pamiętam, ale wystartował właśnie i co praktycznie codziennie po 22 jest tam streamowana rozgrywka z This War of Mine, ale czym tak naprawdę jest ta gra? To jest nietypowe podejście do gier związanych z wojną, że tak powiem, ponieważ opowiada ona to, co działo się podczas wojny, nie z perspektywy uczestnika takiego typowego wojny, a z perspektywy cywila. I nie chodzi tutaj w ogóle o jakieś strzelanie czy coś w tym stylu, ale tak naprawdę o to, by naszych bohaterów przeprawić przez całą tą podróż, przeprawić przez wojnę, pozwolić im tak naprawdę żyć, bo tutaj nie strzelamy, nikogo nie ranimy. Mamy dom, którym musimy zarządzać, musimy znajdować różne zasoby, to co w tych domach zostało, wychodzić poza ten dom, znajdywać jakieś różne rzeczy. Zlecamy poszczególne zadania osobom z naszej grupy. Tak, i walczymy o przetrwanie. Walczymy o przetrwanie i ta gra jest naprawdę taka, nawet jeśli chodzi o grafikę, taka ciężka bardzo. Jest inspirowana, wydaje mi się, tym konfliktem, który miał miejsce w latach 90. Serbia, Jugosławia i tak dalej. To jak tam to wyglądało i to jest właśnie takie bardzo wschodnioeuropejska stylistyka. Co ciekawe, na przykład postacie w grze, które się znajdują, ich zdjęcia, to są zdjęcia deweloperów i ich rodzin, więc każde zdjęcie, każda postać to jest na pewno ta osoba, która robiła w tym czasie This War ciekawe. Of Mine. I warto też zaznaczyć, że twórcy podkreślają, iż będą tam również wybory moralne, a ja osobiście lubię wybory moralne w grach, lubię podejmować jakieś decyzje, które mają wpływ na późniejszą rozgrywkę i to wszystko w takiej nietypowej otoczce. Ja sądzę, że to może wypalić. No to jest dosyć nietypowa gra, nie mieliśmy chyba czegoś takiego z perspektywy 2D takiej, powiedzmy, ale jest głębia 3D. I tak naprawdę świetnie to wygląda, no bo ktoś nam na przykład choruje, więc musimy spotkać się z jakimś handlarzem, żeby wymienić rzeczy, które znaleźliśmy na jakieś antybiotyki. Stworzenie łóżka może zająć nam nawet 5 dni, bo musimy znaleźć materac, musimy znaleźć jakieś odpowiednie drewno, narzędzie, jakieś gwoździe i tak dalej, to zbudować. Gdy śpimy, musimy wystawiać wartę, żeby ktoś nie przyszedł, nam niczego nie zabrał, bo jak nie wystawimy warty, okaże się, że ktoś nas ukradł, albo co gorzej, może nas zabić. Musimy tworzyć barykady i tak dalej, więc bardzo strategiczne, bardzo jeśli chodzi o wybory moralne, trudne to jest zadanie, trudna to jest gra i na pewno czekamy.
Tak, i już w tym roku na PC-ty nie ma jeszcze chyba konkretnej daty, ale nas według 11bit zapewnienia są takie, że w tym roku na PC-ta. Może być, albo na początku następnego. Ale mówili, że w tym roku, więc ja im wierzę, chociaż załóżmy na początku następnego też okej. Okay. No tylko na PC-ta, na konsole na razie nie planują. No nie, mam nadzieję, że zagramy, bo to na razie nasze takie wrażenia z tego, co widzieliśmy z tych wszystkich fragmentów rozgrywki. Wy też obejście, powiedzcie, co o tym sądzicie. No i słyszymy się w następnym odcinku GNM Plus i razem z wami byli Krystian Szalast i Mateusz Fidut. Trzymajcie się.